W województwie dolnośląskim trwa pierwszy tydzień przerwy od nauki. Uczniowie z regionu cieszą się feriami. Jedni wyjechali na różnego rodzaju wycieczki z rodziną i bliskimi, a dla tych, którzy zostali na przykład w Świdnicy, miejskie instytucje przygotowały sporo atrakcji. Ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! Mam chęć na te przytycze. Poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Dla najmłodszych mieszkańców w Galerii Fotografii Świdnicki Ośrodek Kultury przygotował między innymi wyjątkowe czytanie ponadczasowych wierszy. W ramach programu Ferie z Pasją przygotowaliśmy dla dzieci najmłodszych takie spotkanie pod tytułem Czytamy przedszkolakom. To są dwa spotkania. Pierwsze dzisiaj o godzinie 9:30 i drugie spotkanie w przyszłym tygodniu 6 lutego również o 9:30 również w Galerii Fotografii. Pracownicy Świdnickiego Ośrodka Kultury z panią dyrektor na czele postanowili przypomnieć dzieciom stare, popularne, dobrze znane dorosłym wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Są to wiersze znane i mniej znane, począwszy od Lokomotywy, Ptasiego Radia, poprzez Żuka, Entliczek, Pętliczek i inne atrakcyjne wiersze. Takie podejście może nam się dzisiaj wydawać wasze, zupełnie jakby się powiedziało. Również czytanie, choć już nie wierszy, a fragmentu książki o średniowiecznych zwyczajach, towarzyszyło nieco starszej grupie dzieci podczas ferii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Dziś w planie na feriach w bibliotece pasowanie na rycerza, walka ze smokiem, turniej rycerski, bal na zamku, ale żeby iść balować na ten zamek, musimy go najpierw zbudować. Dużo, dużo zabawy, jest smok, będzie kopia, ja mam miecz, zapraszam. Każdy uczestnik otrzymał rycerską tarczę, którą przeozdobił wybrane przez siebie kolorowe przedmioty oraz piękną koronę. Odbyło się także specjalne pasowanie. Kiedy już wszyscy zostali pełnomocnymi rycerzami, odbyli walkę z ogromnym balonowym smokiem, używając przy tym mieczy i kopii. Smok nie pozostawał dłużny i za każdy zadany mu cios wyznaczał dzieciom zadania specjalne. Dla świdnickich dzieci i młodzieży przygotowano zajęcia kreatywne i rozwijające wyobraźnię, a jednocześnie w ciekawy sposób wypełniające wolny czas. Tegoroczne ferie zakończą się 10 lutego.